Ciągle blisko nas. Nogie, nogie, nogie dla spóźnionego wędrowca, dla wszystkich spóźnionych nos. Tu spalmy, tu rozpalmy, tu nogie, nogie, nogie dla spóźnionego wędrowca, dla wszystkich spóźnionych nos. Tutaj po raz trzeci z wami. Miło mi powitać całą załogę, która jest gospodarzem tego domu, pływającego, ale pięknego domu. I miło mi powitać też przedstawicieli, wiem, że władz miasta są przedstawiciele. Tak dostałem informację w locie, jak przyjechałem. Jechałem tutaj właśnie ze światełkiem, aby być, aby było razem z wami. Miło, że jesteśmy tutaj razem wspólnie. Bo ta wspólnota jest właśnie zaczątkiem czegoś, co jest dzisiaj w tym roku tematem przewodnim tego betlejemskiego światopoglądu. Zauważyć człowieka. Zauważyć człowieka, zobaczyć go, doświadczyć go, ale też i nie zostawić go. To jest powołanie chyba każdego z nas do tego, żebyśmy jako skauci i harcerze potrafili właśnie dzielić się tym, co mamy w sobie, aby drugi człowiek miał też dobrze. Każdy z nas ma dar. Jak tutaj jest, bez względu na to, jaki mundur nosi, czy wodniacki, czy lądowych jednostek, ale mamy dar. Dar serca, który nas połączył w ideę skautową i to odzwierciedla nasz krzyż, który jest na piersi. I ten dar właśnie dzisiaj mamy w sposób szczególny przekazywać innym ludziom. Jest taka stara legenda, która mówi o głupim Jasiu, który wyszedł z domu szukać szczęścia. Jacek Kaczmarski to później ubrał pięknie w piękną właśnie balladę o głupim Jasiu śpiewającą. I ten głupi Jaś szedł swoją drogą, pomagając z tym, co potrafi każdemu, kogo napotkał. Czy zwierzęciu, czy człowiekowi. I kiedy doszedł do sedna swojej wędrówki, stwierdził, że nie ma po co wracać. Wtedy właśnie zaczęły mu na nowo pomagać zwierzęta, ludzie, którym on sam pomógł. Taka jest też i nasza rola dzisiaj. To światełko może się wydawać takim małą, małą błahostką, którą można od zapałki odpalić, ażeby wszędzie świeciło. Ale ważną rzeczą jest to, co się kryje pod tym światełkiem. Czyli całe starania z mnóstwa skautów i harcerzy, którzy od chwili zapalenia jego w Betlejem właśnie strzegą, aby było prawdziwym światłem, a nie odpalonym, sztucznym, od nie przynoszącym żadnej radości ani idei, światłem od zapałki. Wczoraj rano rozmawiałem z naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego telefonicznie, który mówił bardzo piękną rzecz, że dzień wcześniej w sobotę na głodówce było ogniebranie. Przepiękne góralskie ogniebranie, które poruszyło większość serc ludzi tam zgromadzonych, ponieważ to światło nadało sens ich życiu. W zimnie, w śniegu, którego u nas jeszcze nie ma, a jest tam właśnie na południu Polski, ludzie przejęli to, co zanieśli dalej.
I ciekawością jest to, że nie wiem, czy mogliście śledzić facebookowe wiadomości. Wczoraj się po prostu jak fala dobrego przez Polskę przetoczyło to światełko. Zaczął się Kraków, później Częstochowa, Kielce, dzisiaj Warszawa zapłonęła. Wczoraj o godzinie 23.30 zapłonęło to światełko w Drezdenku i stamtąd przyjechało do Szczecina. Dzisiaj jest u was. Jest to fala tego, co jest właśnie najpiękniejsze w nas wszystkich. Dobra, do którego jesteśmy powołani. Zauważyć człowieka, to znaczy zobaczyć go takim, jakim on jest. Z jego pięknem, dobrem, wspaniałością. Nie z tym, co zewnętrzne, ale z tym, co jest wewnątrz nas. A jak łatwo stracić tego człowieka, to też znamy naszą drugą piosenkę, którą często śpiewamy. Hej przyjacielu, jest to piosenka o tym, kiedy człowiek właśnie zagubi się i rozsypie się w życiu, zagubi to światło, które powoduje, że jest sam. I do tej